większość detalów, większość elementów tak charakterystycznych dla tego budynku ocalała. Jest w stosunkowo dobrym stanie, oczywiście wymaga restauracji, rewitalizacji. Znaczące modyfikacje związane z tym obiektem będą konieczne, takie, które umożliwią pełne wykorzystanie tego budynku i obiektu w dzisiejszych warunkach no, bardzo konkurencyjnych ofert handlowych w Warszawie. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji zagospodarowania, głównie dotyczy to części handlowych. I w następnej kolejności będziemy się zajmować kwestiami finansowania, kwestiami architektonicznymi. Myślę, że realnie można powiedzieć, że za 2 lata być może uda nam się wielkie otwarcie. Ponieważ jesteśmy również właścicielami kamienicy na Chmielnej, zrobimy pasaż, czyli będzie można się dostać do naszego budynku zarówno od strony ulicy Chmielnej, jak i od strony ulicy Brackiej. Ten pasaż będzie się zaczynał w podwórku, który przekrajemy szklanym dachem. Będzie tam również szklana konstrukcja na każdym poziomie około 100 dodatkowych metrów. W tej chwili mamy piwnicę, a która zamieni się w tak zwany dolny parter. To znaczy w miejscu, w którym stoję, będzie dziura, która będzie doświetlać, czy będzie otwarciem tej powierzchni minus jeden, która będzie od wejścia od razu będzie widoczne będą po prostu atrakcje na poziomie minus jeden. I to już wiemy na pewno. Również parter będzie pogłębiany, bowiem na dzisiejsze standardy ta wysokość tego piętra nie jest wystarczająca. Na tymże dolnym parterze prawdopodobnie zlokalizowany będzie Fresh Market. Zamiennie z jakimiś delikatesami. Poziom piętra pierwszego i drugiego to przestrzeń, którą podzielimy pomiędzy modę i szeroko rozumiany design. Zadbamy o to, żeby oferta domu towarowego bracia Jabłkowscy obejmowała takie firmy i takie marki, których nie ma jeszcze w innych obiektach handlowych. Jeśli chodzi o design, mamy zamiar promować design polski. Przestrzeń piętra trzeciego to przestrzeń przeznaczona na działalność niekomercyjną. To będzie dom innowacji społecznych, działania wokół miasta. Przestrzenie pięter czwartego i piątego to przestrzenie biur. Dziś o nich jeszcze mówić nie możemy, natomiast na pewno nie będą to wielkie biura, nie będzie to call center. Na pewno wiadomo, że będzie kawiarnia na dachu, tak jak była 100 lat temu kawiarnia pod słońcem. Tak będzie ona dzisiaj i zapewne uda się otworzyć ją wcześniej niż w ciągu 2 lat.